Panowie z Sejmu, panowie posłowie, odejdźcie i zabierzcie do wnioski. Bo to, co uczyniliście z was w tym kraju, 24 lata, ciągle wiecznie to słowie, który pojedzie, że należy być wielki naród, może Rzeczpospolitej. Tak, nie jest się posadzenia. To jest właśnie lepota w tym kraju. Proszę Państwa, przyjechałem tu w imieniu młodych ludzi. My nie zapomnieliśmy, kiedy walczyliśmy o akta, kiedy wyszły tysiące ludzi na ulicę. Dlatego jesteśmy dzisiaj z Wami, przyjechaliśmy z całej Polski i będziemy walczyć z Wami przez 4 dni. Tego czasu minęło już sporo, jednak walczymy dalej. Jesteśmy z wami i wiemy, że w Polsce nie ma demokracji. Wasze referendum, nasze wspólne działania idą zawsze na marne. Wszystkie podpisy, wszystkie działania, wszystkie akcje referendalne idą na śmietnik, idą po prostu do kubła. Jesteśmy wiecznie olewani i nie możemy mówić tak, że mamy prawdziwą demokrację w Polsce. My ją pokażemy, pokażemy wspólnie, sami ją stworzymy, pokażemy całemu rządu, jak wygląda demokracja. Chciałbym również powiedzieć o tym, w jaki sposób są traktowani młodzi ludzie. Rząd w kółko ciągle powtarza, że bezrobocie jest prawie na stałym poziomie. Jednak nikt nie zauważył do cholery jasnej, że wyjechało 2 miliony młodych ludzi z tego kraju. Wspólnie z wami, drodzy Polacy, walczmy o to, żeby oprócz władzy finansowej, politycznej, medialnej była również władza społeczna. Od dzisiaj zaczynamy ją tworzyć. Od dzisiaj ją stworzymy.